No, siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj kolejny odcineczek na moim kanale. Tym razem poniedziałeczek, z tego co ja pamiętam, trochę tak w sumie powiedziałem losowo tą moją sentencję, nie zastanawiając się, co tak naprawdę chcę wam powiedzieć, ale ja już wiem, poniedziałeczek. Czyli odcineczek Seleny na moim kanale. A ostatnio całkiem dużo się działo. Bo oczywiście mówię o samej seryjce. Bo ja już obstawiałem, że Ethan się z Hobby mniej więcej dogadał, że teraz będzie tak, wiecie, może nie będzie łatwo, ale będzie tak wszystko szło ku dobrego zakończeniu. A tu się okazało, że kurwa nie. No, koniec końców, tak w ogóle zauważyłem, że w tamtym tygodniu był tydzień, w którym pojawiały się odcinki, w których po prostu dziewczyny były policzkowane na moim kanale. Ja wiem, jak to dziwnie brzmi, ale no spójrzcie na to z tej perspektywy. Ciocia Rose, która jest mamą Marii w Umineko, w tej drugiej seryjce, którą nagrywam, spoliczkowała swoją córeczkę, a Ethan, jeden z dwóch głównych bohaterów, bo z tą kocicę trochę uważam jako bardziej antagonistkę niż bohaterkę, to Ethan również chyba spoliczkował, znaczy uderzył swoją żonę. Mi się zdaje, że to było spoliczkowanie, no bo co, z piąchy jej zarąbał? No ale sami wiecie, rozumiecie, o co chodzi. No dobra, wybiła druga minuta, więc trochę tak streszczając, przechodząc do sedna, Ethan trochę bardziej... Ethan po całym tym incydencie z jego żoną, no wygląda na to, że mu odbija, łamane na załamka nerwowa, łamana na ja pierdolę, moje życie nie ma sensu. Ale koniec końców jakoś tak wyszło, że wezwany usłyszał wołanie o pomoc pierwszego głównego bohatera, tego co się wcielaliśmy, ten niespełniony pisarz, no wiecie, tego co odwiedziła ta kocica. No i Ethan postanowił wyruszyć na pomoc temu pisasowi i no pojawił się w jego domu. A tutaj chyba wygląda na to, że będą się działy dosyć makabryczne rzeczy. Ale to poczekajmy. Zobaczmy, co nam przyniesie los. 3, 2, 1. Zapach nieznośnie tłusty, bardzo gęsty, owinął dom duszącym całunem. Ethan starał się nie myśleć o tym, skąd to pochodzi. Zamiast tego pomyślał o Selen, a raczej o jej mrocznej odpowiedniczce, Hekate. Starożytni Grecy wierzyli, że pojawia się ona w postaci psa. Ale psy zostały jej poświęcone, prawda? Lepiej włącz światło. Mamy tą kuchnię, gdzie był pan i pani skarpeta. Naprawdę byłoby lepiej, ale Ethan nie mógł zebrać na dość odwagi, żeby to zrobić. Psy są naturalnym wrogiem kotów. Światło jest naturalnym wrogiem ciemności. Życie jest naturalnym wrogiem śmierci. Ale jakie życzenie może być bardziej naturalne niż chęć zniszczenia wroga? Ethan się o coś potknął. Spojrzał w dół. A tamten pisarz? Czy może Selen? Za blatu kuchennego wystawała dłoń. Poczerniała i spuchnięta. Oczywiście, Ethan zobaczyłby więcej, gdyby miał latarkę. Jakimś cudem Ethan nie był zaskoczony. Jakby to on, a nie jego przyjaciel, który już dawno pogodził się ze swoim losem. Otrzymałeś powiadomienie o wygaśnięciu twojego życia. Nagle dotarło do niego. Szaleństwo, klątwa i śmierć są zaraźliwe. I nie jest to przesąd mrocznego wieku, ale rzeczywiste prawo rzeczywistości. Selen, Hekate, Artemis. Szaleństwo, klątwa i śmierć. Oto dokładna odpowiedź, tak dokładna jak tylko to możliwe.
Odpowiedź ma trzy twarze, a on sam chciał przyjrzeć się każdej z nich. Ding! To był dźwięk stłuconego szkła w holu, ale to nie był dźwięk rozbitego okna. Żarówki. Ktoś po kolei rozwalał żarówki kijem. Dźwięk był coraz bliżej. Ethan zamknął oczy. Good night. Jakieś osiągnięcie. Zakończenie 6/6. Koniec gry? No się kurwa nie spodziewałem tego. Okej. A zróbmy do ostatniego wyboru. Nie wtrącajmy się. Na górnej wardze pojawił się pot. Ethan zamknął oczy. Nie! Ethan powiedział, że to zdecydowaną jasnością. Wszystkie kolejne słowa, które wyszły z jego ust, były coraz cichsze, a z jego usta poruszały się bez dźwięku. Nie! Przepraszam! Nie mogę pomóc! Tak mi przykro! Naprawdę było mu przykro. Przepraszał za swoje poprzednie życie. Przepraszał za siebie. Rozpaczliwie do tego stopnia, że jego żołądek ścisnął się z bolesnym skurczem. Przepraszam za Hop. Przepraszam za biednego pisarza, którego wciągnięto w głęboko zimny wir ciemności. Ale co on, Ethan, mógł zrobić przeciwko tej ciemności? My już wiemy, dzięki wydarzeniom przed chwili, że gówno może. Zawiódł. Może miał umiejętności, aby uzyskać wymagane odpowiedzi, ale były one zbyt głęboko zakopane? Na tej głębokości woda zrobiła się czarna jak smoła, a w tej czerni było rzeczy, których nazw Ethan nawet nie znał. Nie chciał znać. Wziął głęboki oddech, jakby rzeczywiście miał zanurkować. Następnie usunął wiadomość e-mail. Wiadomość tytułem bez tytułu zniknął w ciemnym wirze. Szalone, przerażone prośby o pomoc zostały wymazane, nie pozostawiając śladu, jakby nigdy nie istniały. Nie, to nie jest tak. Hop, powiedziała mu kiedyś, to był zły czas dla Ethana, żeby to sobie przypomnieć, że informacje w internecie tak naprawdę nie znikają po kliknięciu usuń. Najczęściej pozostają gdzieś na serwerach, a ty po prostu tracisz do nich dostęp. Odwracasz lustro do ściany i udajesz, że to twoja fantazja. W odbiciu nie było nic złego. W takim razie cichy krzyk nie zniknął, jest po prostu uwięziony. Uwięziony tam, gdzie nikt inny nie słyszy. Tak mi przykro. Ethan zakrył twarz dłońmi. O dobra. Poprawiło się chyba. Lustro na ścianie ciemnej łazienki Ethana odbijało zamknięte drzwi. No dzisiaj trochę osiągnięć chyba wbije. No dobra. Ethan i Hop rozwiedli się 3 miesiące później. Nigdy nie rozmawiali o wszystkim, co się wydarzyło. Ale co właściwie się wydarzyło? W czasie okropności, których doświadczyłeś, wymazują się z pamięci. Blakną albo słabną. Takie są mechanizmy obronne ludzkiej psychiki. Znałam ten obraz. Znaczy chyba to było, nie? Tata cię kocha i nigdy nie stał cicho u przodu twojego łóżka, z jakiegoś powodu ściskając poduszkę w dłoniach. Kiedy miałeś 8 lat, wujek Jeremy nie zabrał cię za stodołę, niczego ci nie pokazał, ani nic ci nie kazał pokazywać. Co? Tata cię kocha. Ja właśnie dotarło do mnie, co ja przeczytałem. Przeczytam to jeszcze raz. Tata cię kocha i nigdy nie stał cicho u przodu twojego łóżka. Z jakiegoś powodu ściskając poduszkę w dłoniach. Kiedy miałeś 8 lat, wujek Jeremy nie zabrał cię za stodołę, niczego ci nie pokazał, ani nic ci nie kazał pokazywać. Stara peruka babci nie ma i nigdy nie miała długich pajęczych nóg. Psychika Ethana znacznie ucierpiała, ale nadal grała zgodnie z zasadami. Chciał prostych, spójnych wyjaśnień i wiedział, gdzie je zdobyć. Laura Stein była wyspą jasności i zdrowego rozsądku, a okropności, jakich odkrył Ethan, znikają z pamięci znacznie lepiej, jeśli rozbijesz je na faliczne symbole.
Ethan żałował, że nie zaczął wcześniej terapii. Kto wie, może większość tego koszmaru można było uniknąć. Policja nigdy nie dowiedziała się, co się stało, ale nawet niezdarne wersje pasowały do Ethana znacznie lepiej niż to, co zapamiętał. Rzekomo zapamiętał. Ale ta gra jest pojebana! No, to tylko fikcja, choć wiem, że takie nieszczęśliwe rzeczy się zdarzają w rzeczywistości. Samo czytanie o nich powoduje dziwne uczucie. Wiecie, że czujecie się zaniepokojeni. Po angielsku to by było cringe, nie? Najbliżej, żeby określić to uczucie. Tydzień po tygodniu Ethan czuł się, że stopniowo wracał do zdrowia. Oczywiście musiał zrezygnować z kariery niezależnego konsultanta na rzecz bardziej przewidywalnej pracy biurowej, ale przynajmniej miał pieniądze na odpowiednią terapię. W pewnym momencie wydarzył się mały incydent. Dr Stein wprowadziła elektroniczny system rejestracji. Podobnie jak w przypadku większości elektronicznych systemów rejestracji, w drugim lub trzecim tygodniu coś poszło nie tak. Okazało się, że trzy osoby umówione w tym samym przedziale czasowym, pan Quinn, pan Harrison i pani Mirles. Na początku spotkanie wydawało się niezręczne, ale napięcie zaskakująco szybko opadło. Za obopólną zgodą pan Queens jako pierwszy udał się do gabinetu doktora Stein. Ethan i Hope zostali sami na kanapie. Oboje uśmiechali się trochę spięci, ale ogólnie byli szczęśliwi. Jak się tak spotkali, postanowili wyjść na kawę i porozmawiać o różnych rzeczach, bo dawno nie rozmawiali. W pewnym momencie zdecydowali się nawet trzymać za ręce. Następnego dnia prawie w ogóle nie mieli otwartych oczu. Wyglądali jak Chińczycy, gdyż udało im się spać najwyżej 3 godziny. I to było nieuniknione, ponieważ w związku zawsze trzeba coś poświęcić. Kto to był? Hop, pochyliła się nad podłokietnikiem sofy i spojrzała na Ethana z zaciekawieniem. Wzruszył ramionami. Agencja literacka. Jedna z nielicznych, przed którymi jeszcze się nie zhańbiłem. Szukają dość nudnego faceta, który byłby i konsultantem historycznym. Harmonogram pracy obejmie cały dzień i większość nocy, 7 dni w tygodniu. Więc co im odpowiedziałeś? Że jestem szczęśliwie zatrudnionym pracownikiem biurowym i serdecznie lubię chłodniejszą wodę. Czy ty mówisz poważnie? Ethan, nie wygłupiaj się! Oboje wiemy, że to jest twoje prawdziwe powołanie. Rozumiem, że taka praca zajmuje dużo czasu, ale możesz rzucić pracę biurową i... Mógłbym, ale nie chcę. Teraz jest moja kolej, żeby sprowadzić mamuta do jaskini. A co z twoim powołaniem? Wiem dobrze, jak ciężko pracowałaś, aby ten twój program mógł przetrwać. Kto zrobi Tindera dla bezdomnych kotów, jeśli nie ty? Okej! Nie spodziewałem się, ale dobra. Cóż, w rzeczywistości w naszej bazie danej znajduje się wiele różnych zwierząt. Zdziwiłby się. Ostatnio kot zarezerwował miniświnkę. Miniświnkę? Jak prawdziwa świnia, ale przynośna? Ta! Cóż, w pewnym sensie. Część mini oznacza, że 100 funtów zamiast starych dobrych 600. Ludzie szaleją na punkcie uroczych zdjęć prosiąt i myślą, że to wszystko, ale w rzeczywistości... Chwileczkę! Nie spróbuj zmieniać tematu! Nawet o tym nie myślałem. Hop, westchnęła marszant Bree. Nie chcę, żebyś porzucił swoje marzenie. Z niczego nie rezygnuję. Zresztą rozumiem, że panna Mirles nie poślubi zwykłego urzędnika. Ale mam plan. O, no weź! Mała poduszka na sofie uderzyła Ethana w policzek. Hop, starał się wyglądać poważnie, ale była zbyt zadowolona, żeby to zrobić. Poza tym płynęła ciekawością. Jaki masz plan? Piszę książkę. O mitologii. O, więc teraz jesteś nie tylko popularnym konsultantem historycznym, ale także utalentowanym pisarzem. Chyba zacznę się przyzwyczajać do tej myśli. Ethan uśmiechnął się. Coś w tym rodzaju. Tak. A o czym jest twój przyszły bestseller?
Hop wydawało się, tylko przez krótką chwilę, że oczy Ethana były okrągłe i błyszczące, jak czarna masa perłowa. Chtoniczni bogowie starożytnej Grecji. Chyba było za pięknie, nie? Zakończenie 4 ze 6. No dobra. O! Hotel Niebieskie Światła. Chcesz zawrócić? Koniec. Dziwne to było. Musimy wrócić do głównego menu. Ustawienia. Ha! Artbook, o. A, to nie to, przepraszam. Myślałem, że mi się otworzy co innego. Tu będzie strona też. Chyba nie ma tego, dobra. To chyba cofniemy się do momentu, kiedy tu mam nawet zapis, widzicie, nie? Jeszcze trochę pociągniemy tą seryjkę. Ten tydzień i jestem za troszeczkę dalej, ewentualnie w czwartek zakończymy. Ale wracamy teraz do momentu, w którym zaniepokojona Hop zauważyła, że coś poważnego dzieje się w związku jej i Ethana oraz to, że znalazła czarny włos. No i żąda wyjaśnień. No i my w poprzednim razu po prostu nie kłamaliśmy i te dziwne wytłumaczenie, które, no jak mówiłem, nie było kłamstwem, no tak średnio podziałało. No zależy jak na to spojrzymy. A teraz po prostu będziemy kłamać. Aaa, włosy! To miałaś na myśli. Ja nie... Nie mam zdania, ale na pewno chcesz zmienić kolor włosów tylko ze względu na dostawcę? Dostawcę? Tak. Czasami zamawiam jedzenie. Ostatnio przychodziło tu wielu ciemnowłosych dostawców. Fantastycznie! I to ci dostawcy robili w naszej wannie? Ja nie mam pojęcia. Hop, ja nie wiem. Może się rozproszyłem? Może kilka razy? Wiesz, kiedy dostaję telefon z agencji, natychmiast się przełączam. Hop wysłuchała wyjaśnień z nieodgadnionym wyrazem twarzy. Przynajmniej zniknął ten upiorny uśmiech. Ethan poczuł się trochę lepiej. Może dostawca krążył po mieszkaniu, kiedy byłem rozproszony? Boże, dlaczego o tym nie pomyślałem? Może dlatego zaczął unikać przedmioty? Kto wie? Hop, gorzko się uśmiechnęła. Przynajmniej dowiedzieliśmy się, że to nie był kot. Co? Ethan poczuł, jak cała skóra nad kołnierzem wypełniła się gorącem i zaczęła pulsować. Membrany. Zawory. Białawe filmy. Żółte kości. Wnętrzności błyszczące jak galaretka jagodowa. Pulsujący, kurczący się, drżący. Ethan mimowolnie zamknął oczy, jakby mógł wycisnąć z nich wizję. Ethan, wszystko w porządku? Wyglądasz okropnie. Przynajmniej w głosie Hop nie było kpiny. Tak. Nie. Ethan oparł się o stół, wytarł swoją twarz rękami, mocno rozciągając skórę. Wytarł niczym Najman matę po każdej walce. Dobre. Zacisnął zęby i uderzył w policzki. Wizja w końcu zniknęła. Nie, nie jest w porządku. Nic nie jest w porządku. Przepraszam, chłop, ale nie wiem, co z tym zrobić. I to była prawda. Czy jest coś, co chcesz mi powiedzieć? Ethan pokręcił głową. Gdybym wiedział, co chcę powiedzieć, już bym to powiedział. Powinienem po prostu zadzwonić na policję i pozwolić im to załatwić. To w końcu ich praca. Jestem zmęczony tym wszystkim. Hop westchnęła. Też jestem zmęczona, Ethan. A to jeszcze nie koniec. Co? To jeszcze nie koniec miesiąca. Muszę teraz zacząć wszystko uporządkowywać. W przeciwnym razie nie otrzymam żadnych premii, gdy nadejdzie wypłata. Hop stała powoli, jakby z wahaniem. Dobra, muszę się zbierać. Wrócę dosyć późno. Do zobaczenia wieczorem. Hop słabo machnęła ręką. Kiedy drzwi zamknęły się za Hop, Ethan stał przez jakiś czas, wysłuchując się
wysoki szum w uszach i nie myśląc o niczym, jego głowa była albo zbyt lekka, albo zbyt ciężka dla jego ciała. Potem poczuł, jak małe włoski na karku stają mu dęba. Ktoś patrzył na jego tył głowy. Ethan odwrócił się powoli. Dzwonię na policję. Ethan wypowiedział każde słowo głośno i wyraźnie. To był przyzwoity plan. Dokładnie przyzwoity i na pewno nie był w żaden sposób zabawny. A jednak dziewczyna siedząca na parapecie śmiała się cicho, zasłaniając białe zęby. Dziewczyna z supermarketu. Dziewczyna ze snu. To chyba to samo jest, nie? Tak. Możemy teraz, o, do... Ja nie pamiętam, co wybrałem. Lubmy. Jak tu się dostałaś? Nie pamiętam, co wybrałem wtedy. Dziewczyna przyłożyła szczupły palec z chludnym czarnym paznokciem do ust, podczas gdy palce drugiej dłoni ukształtowały postać mężczyzny. Wskazała oczami na postać, a ten miał dość farsy, która się wydarzyła. Pomyślał, że powinien natychmiast wezwać policję. Ręka ściskająca telefon nadal bezwładnie zwisała. Mały człowiek rozejrzał się i zaczął chodzić po chyłości okna palcami, kroczek za kroczkiem. Potem wydarzyło się coś dziwnego. Ethan nie rozumiał, co to było. Na wstępnej chwili mały człowieczek szedł po parapecie, a dziewczyna pokazywała to drugą ręką. Potem uśmiechnęła się szeroko i położyła obie dłonie na piersi. Wyglądała na absolutnie szczęśliwą. Zostałam zaproszona! Nagle rzuciła ponure spojrzenie Ethanowi. Jej czarne oczy lśniły chłodno. Przecież to naprawdę niegrzeczne przychodzić bez zaproszenia. Nagle dziewczyna sięgnęła po coś za plecami i szybko podniosła przedmiot do ust i połknęła. W gardle Ethana zacisnęła się krew, która gwałtownie uderzyła mu do głowy. Co? Gdzie? Skąd to masz? Dziewczyna ze zdziwieniem patrzyła w kierunku, w którym wskazywał Ethan. W tym samym momencie rozchyliła palce. Ogromny kolorowy kubek Hop, ten, który kupił w sklepie, zadzwonił, gdy uderzył o podłogę, a potem rozpadł się na kawałki. Dokładnie tak. Była krótka sekunda, kiedy kubek spokojnie leżał na podłodze, a ten miał czas, aby mieć nadzieję, że przetrwa. A potem fragmenty pękły we wszystkich kierunkach, a z wnętrza wydobyły się wściekłe białe światło. Nie, to było tylko mleko. Tylko mleko. Wiesz, nie powinieneś był mnie straszyć. A teraz pójdź, co narobiłeś. Biedny kubek. Teraz jest taki... Taki zepsuty. Tyle maleńkich, drobnych kawałeczków. Tak wiele, że nie możesz tego naprawić, drogi Ethanie. Ethan czuł, że się dusi. Co ty do diabła robisz? Czego ode mnie chcesz? Dziewczyna przygryzła wargę i zakręciła między palcami opadłym pasekiem na ramię. Góra sukienki sunęła się jeszcze niżej. Chcesz, żebym sobie poszła? Ale przecież mogę natknąć się na Hop. Tuż przy drzwiach, Ethan. Zapomniała swojej przepustki. Będzie tu lada moment. Co pomyśli sobie ta biedna dziewczyna? Dziewczyna obejrzała się przez ramię i jej twarz natychmiast się rozjaśniła. O, to chyba to już było, nie? Tak. I teraz mamy ten moment, że... Wtedy zrobiliśmy nie zbliżaj się do mnie, a teraz będzie odciągnij ją od okna. Tak. Zatrzymam ją w tej chwili. Narzuci jej trochę rozsądku. Ethan rzucił się do okna. Miał zamiar chwycić dziewczynę za ramię i wyciągnąć ją głębiej do pokoju. Może zacisnąłby jej ramię znacznie mocniej niż to konieczne. Może obdarzyłby ją serdecznym potrząśnięciem, zanim ją wypuści. Ale nawet w stanie szaleńczej wściekłości nie zamierza jej ukarać. Niech policja się tym zajmie, w końcu to ich praca. Co więcej, nie zamierzał w nią wejść całym ciałem, przyciskając ją do szyby, ale właściwie to zrobił. Okej, ale tym wesołym akcentem, bo już zbliża się 25 minut, zajmiemy się w kolejnym odcineczku, bo chyba... Momenty porno? Chyba będzie jeszcze bardziej chujowe zakończenie niż było, ale to nieistotne. Bo jak mówiłem, 20 minut się zbliża i to jest idealny moment, żeby zakończyć ten odcineczek. No cóż, miałem zamiar trochę to ciągnąć chyba troszeczkę dłużej, ale po
krótszym i trochę dogłębniejszym zastanowieniu sądzę, że lepiej zakończyć to. Więc mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję Wam za kolejny wspaniały, poświęcony mi czas przy tym odcineczku i widzimy się. Możliwe, że w przyszłym tygodniu w sensie finałowym, ostatnim na moim kanale odcinku ze Seleny, bo jakby nie patrzeć, to dzisiaj zaliczyliśmy finał, nawet dwa, więc nieważne, nara.